I w tym momencie przechodzimy do następnego podpunktu. Zmiany statutu gminy. Bardzo proszę, pan sekretarz Kazimierz Kolekowski. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, 12 lat stosowania statutu gminy Opoczno nasunęło trochę spostrzeżeń, uwag do jego treści. Takim bezpośrednim impulsem do przygotowania tychże zmian była inicjatywa pana Adama Grada, który nadesłał nam projekt uchwały w sprawie zmiany statutu gminy obejmujący paragraf 56 punkt 1, czyli mówiąc w ogólności dotyczący obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, której do tej pory w statucie nie było. Ale ja pozwolę sobie wrócić do początku tych zmian. Powiem tak, no nie będę wszystkich po kolei omawiał, bo wypracowane zostały pewne wnioski na komisjach. Prosił pana przewodniczącego, żeby do nich sięgnąć. Panie przewodniczący komisji będą je zgłaszać, odczytywać. One będą musiały być przegłosowane. Powiem tak, że w punkcie pierwszym projektu uchwały, który dotyczy nowego brzmienia paragrafu 18 ust. 2, również zgłaszam autopoprawkę. Ona chyba jest zmierna z wnioskiem którejś komisji, żeby wykreślić z treści tego zapisu wyrazy co najmniej. Kolejny drobiazg, który w punkcie drugim zgłaszam, tam jest pominięte słowo wyraz właściwy. W cudzysłowie tam macie państwo napisane, a w przypadku jego nieobecności wiceprzewodniczący, a powinno być, a w przypadku jego nieobecności właściwy wiceprzewodniczący. Takie wyrazy byśmy wykreślali, nowelizując ten paragraf. Nie wiem, czy państwo życzycie sobie, żebym wyjaśniał, o co tu chodzi, ale myślę, że na komisjach było to omawiane, to każdy kojarzy. No i dalej tylko zasygnalizuję, czego będą dotyczyły wnioski komisji. Będą dotyczyły punktu 5, który zamierza poprawić paragraf 41 statutu poprzez dodanie ustępu 3a w brzmieniu w tej samej sprawie radny może zabierać głos co najwyżej 3-krotnie. To nie spotkało się na komisjach większości aprobatą, więc to pewnie będziecie głosować. Jak również w punkcie 8, który usiłuje poprawiać paragraf 56, tutaj troszkę dłużej chyba się zatrzymam, bo to właśnie się zbiega z tą inicjatywą obywatelską. Więc ten paragraf 56 ustęp 1 w statucie dotychczasowym brzmiał w sposób następujący. Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych oraz burmistrz, chyba że przepisy prawne stanowią inaczej. Inicjatywa pana Sugestia, nie można powiedzieć, że to jest z punktu widzenia formalno-prawnego inicjatywa, bo nie mamy do tej pory w statucie inicjatywy obywatelskiej, ale jego propozycja pana Grada była następująca. Macie państwo w załączonej jego uchwale, aby nadać paragrafowi 56 punkt 1 brzmienie następujące. Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych, burmistrz, grupa 30 osób posiadających czynne prawo wyborcze na Rady Gminy Opoczno oraz stowarzyszenie mające w swoich zadaniach statutowych działalność na rzecz rozwoju gminy, chyba że przepisy prawne stanowią inaczej. Proszę państwa, myśmy przygotowując swoją propozycję napisaliśmy tak. Inicjatywę uchwałodawczą posiada grupa co najmniej 5 radnych, burmistrz, grupa 300 osób posiadających czynne prawo wyborcze organu stanowiącego gminę Opoczno i
chyba że przepisy prawne stanowią inaczej. Czyli w stosunku do tej sugestii, którą przed chwilą przedstawiłem, poprawiamy, proponujemy przyjąć nie 30 osób, a 300 osób, aby miało tą inicjatywę uchwałodawczą i nie podzielamy wniosku sugestii w części dotyczącej, by przypisać inicjatywę uchwałodawczą stowarzyszeniu. Stowarzyszenia są małymi podmiotami z reguły. Mogą być stowarzyszenia zwykłe, które zaczynają się od 3 osób. Dalej te inne niż zwykłe to od 15 osób. Stąd też uznaliśmy, że nie jest to reprezentatywny podmiot, któremu by nadano dosyć istotne, tutaj istotne uprawnienie. No i proszę Państwa, na większości właśnie komisji sugerowano, aby nie zmieniać zapisu dotychczasowego, który mówił o tym, że inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych. Myśmy zaproponowali co najmniej 5, czyli od klubu, bo klub jest od 5 osób i to musimy po prostu teraz w drodze dyskusji i głosowania wniosku po prostu uporządkować po kolei delegację. Dziękuję bardzo.